Musisz rozpoznać domeny. Jest 200 koła ponad na koncie, a dopiero 8:40. Nasi tu są. Dziś, po jednym dniu przed sprzedaży Domain Drivers, mamy na koncie. Dzień dobry. To będzie intensywny, interesujący i wyczerpujący dzień. Tak coś mi się dla mnie wydaje. Czas na śniadanko z chłopakami i jedziemy do studia. Czyli było bardzo, bardzo ciekawa noc podczas tego montowania. Siedziałem do prawie w pół do trzeciej. Natomiast co jest interesujące, to to, że odpaliłem ten przedsprzedaż faktycznie o północy. Jak się kładłem spać po drugiej, to mieliśmy na koncie już 30 tysięcy złotych, a nawet nie było nigdzie publicznego linka do zakupu, nie było informacji poza stories, więc bardzo fajnie się zaczyna. Miejmy nadzieję, że tak będzie kontynuowane. Dzień dobry. Dzień dobry. Pojedliśmy, gotowi jesteście na dzisiejszy intensywny dzień, bardzo mocno? Tak. Myślę, że tak. Idziemy robić rzeczy. Pojedzone i się zbieramy i jedziemy do studia, ale zanim pojedziemy, to wspólnie chyba sprawdzimy, jak tam w ogóle co się dzieje, czy jakieś zamówienia wpadły jeszcze, co? Na pewno jesteśmy wszyscy ciekawi. No, ja tak. No to chwila prawdy. Chwila prawdy. Zamówienia z produktu Domain Drivers. Wyszukaj. O ku... Co? Wy to jesteście szalone jednak. Dziękujemy bardzo. Ja... O... O ja... O ja, to będzie grubo. O ja, jedziemy robić rzeczy. O ja... 100 koła w jedną noc. Bez linka, bez reklamy, bez ogłoszenia. O ja. Wychodzę z pokoju, mam tu coś do przebrania, bo ja dzisiaj też będę odgrywał rolę w tym szkoleniu. Butki, potem ubranko inne na live'a na wieczór. Wychodzę z pokoju, jest 200 koła ponad na koncie, a dopiero 8:40. To jest kosmos, coś dzieje, to jest szok. Cieszę się, że tutaj to jest udokumentowane, bo to coś naprawdę absolutnie niezwykłego. Super, dziękujemy. Jesteśmy na miejscu, w studiu. Widzę, że chłopaki już nagrywają, a łatwo to poznać. Po czym? No jak to po czym? Ktoś tu się spieszył i zdążył. I bardzo dobrze. Nasi tu są. Sławek nagrywa, proszę bardzo, profeska. Jak tam, Sławek, się czujesz? Doskonale. Doskonale. Sławek wie już, ile kupiliście, więc zajebiście. Dajmy Sławkowi motywację. To ja uciekam. Powodzenia. Powodzenia. Sobie tam staną. Tutaj stanowisko się tworzy. Chodź, Tomek, pokaż tylko jeszcze swoją piękną twarz. Tomek w kostiumie, teraz będzie on nagrywał. Zobaczycie kogo. Ale bardzo, bardzo mądre rzeczy będzie mówił. Co się w ogóle dzieje? To jest cała scenografia. Tomek się rozgrzewa. To jest programistyczna piwnica. Tego okna tam nie ma tak naprawdę, ale tutaj jest. No nie no, fajnie, co? Prompter. Tutaj rzeczy. Rekwizyty. Tutaj kto poznaje Staszka? Proszę bardzo. O, właśnie tak, tutaj się bawimy. Dobrze? Tomek? Tak? Tak, chłopaki, ja się bawimy wyśmienicie. Tomek doznaje właśnie w niebo wstąpienia. No i dobrze. O, o, o. Tak, to jedna ze scenografii. Będzie ich... Kłopoty, kurwa. Dobrze. W inżynierii oprogramowania dwa komponenty są w konwescencji, jeśli musimy już spolszczać, by the way, jeśli zmiana w jednym wymagałaby modyfikacji drugiego w celu utrzymania ogólnej poprawności systemu. Dobra, to już taki ten... Co? Cześć? Kuba, jak ci się podoba dzisiaj? Oczywiście, Tomek wymiata. Tomek wymiata, Sławek wymiata. Kuba odpoczywa. Tutaj garderoba Sławka dla Mariana. Specjalna kamizelka Perla, bo to jest miłośnik Perla. Języka tylko do zapisu. Oni powymyślali naprawdę, naprawdę dobre rzeczy. Naprawdę. Już. Dobrze się złożyło, bo Pilo akurat się przebiera w też swoje alter ego. Kimże jesteś, młodzieńcze? Brian, w ogóle Eric. Brian Eric II. Brian, leć po kanapki! Już idę. Bardzo stylowa styluwa z Vinted i z pomocy dla powodzian. Tak. Tak jak zresztą sweter gruchy,
Którego historii i tak nie zrozumiecie. Którego historii i tak nie zrozumiecie. Wesołe cwaniaki. Idziemy na kanapkę. Będzie okej. Okay. Właśnie opracowujemy plan live'a i sprzedażowego. Możemy obiecać wam, że takiego live'a na pewno jeszcze nie było. Tak jak wielu rzeczy nie było. Na przykład nie było też takiej przedsprzedaży, że mamy pierwszy dzień. A jest prawie 400 koła na koncie. Ja. Cieszysz się, Kuba? Brian. Pokaż, Brian. Jak bardzo? Znaczy, jak ja bym był w tym kursie, to by więcej było już kasy. Moim zdaniem. Mamy review sceny kluczowej. No, co się dzieje? No. Chodzimy, odświeżamy, szczerze mówiąc, jak tam sceny się dzieją w studiu. Sławek, patrz, 397 tysięcy i 800 zł. A jeszcze nie ma południa. Motywujecie do pracy? Bardzo, tak. Warto dla was to robić, naprawdę. Dziękujemy bardzo, bo to jest naprawdę zajebiste. Chyba czegoś takiego jeszcze nie było. Tak się dla nas wydaje, bo nawet nadal nie ma reklam, nie ma linka. No, sztos. Zarobiliśmy, dzięki. Czas parodiować te takie influencerki, no, programistki instagramowe. No. Byś musiał w jakiejś takiej turbo głupiej pozycji sobie siąść w takim miejscu, gdzie w ogóle to jest nie do pomyślenia, żebyś mógł siąść i mieć lapa na tym. Naprawdę. Czyli nie wiem, kurde, koło drukarki, czy koło czegoś, wiesz, o co chodzi, że w takim miejscu, gdzie się nie siedzi, no. Nie wiem tylko, czy coś nie zawali. Wiesz co, to chyba ta półka nie wytrzyma. Lepiej nie. Nie, ona nie wytrzyma, bo jest taka słaba. Ale można no, podstawić. Mamy dużo śmiesznych scenek po to, żeby nie było nudno, ale tak 80-90% materiału to będą normalne nagrywki, takie w normalnym studio, tak jak widzieliście wcześniej, jak nagrywał Sławek. Nikola. Ale teraz Sławek teraz Sławek już przychodzi do innej roli. Pojawił się nagle Marian Krudowski, uczeń Stanisława. Będzie znowu szał. Nestor jego spuścizny, tak. A dzisiaj na live, który odpalamy o 20:00 i dopiero ciekawe, co wtedy się wydarzy. Będziemy rozdawać różne takie gadżety fajne. Tu są zapakowane, ale o, pokaż, Kuba, jak się relaksujesz. Zajebiście. Pokaż, co tu masz. Patrzcie, o. Na przykład takie coś na live będzie można dostać. O, i różne inne ciekawe rzeczy. Na przykład, masz, na przykład też będą do zdobycia takie miarki. Rozwijaj się z nami. Bardzo praktyczne. I będą też zapachowe świeczki o zapachu programisty i piwnicy. Takim ładnym tak naprawdę. I tu mamy jeszcze inne rzeczy, ale nie pamiętam. I tak naprawdę tego jest bardzo dużo. Ja tu wziąłem tylko tak kilka, żeby pokazać. O. Będzie Sławek co robił? Jak Leonardo... O, zobacz tu. I tu. Jak, znaczy, sorry, nie Sławek. Panie Marianie, będzie pan robił jak Leonardo DiCaprio dla Kate. Dobrze słyszałem? Leonardo robił jak ja. Ja tutaj się to odpisuję na maile, bo tego jest wpyte cała masa i tam jeszcze oczywiście kilka awarii po drodze, ale to nic. A tu chłopaki jeszcze dopieszczają scenariusze i to będzie po prostu naprawdę, po prostu... Ja to w szoku. Zadowoleni? Z siebie? Brian? Wiadomo. Panie... Zawsze panie... jestem z siebie zadowolony. A tu pan Tomek, pan Buka. Tylko do włosów jestem nieprzyzwyczajony. Sztos! Teraz tutaj... Trwa przebudowa studia, bo będzie inna zupełnie sceneria. Więc jedna zabrana, druga się robi. A tu w drugim studiu cały czas coś się dzieje. Wiem, że wam zepsuję, sorry. Do sedna, żeśmy doszli, proszę bardzo. Hej. Hej. Bo to krótkie to nic się nie stało, co? I tutaj dochodzimy do sedna strategicznego Domain Driven Design. Musisz rozpoznać domeny, z jakimi masz do czynienia w rzeczywistości. Ja wam mówię. Szał i szok. Jakby coś, to te wszystkie postaci, te scenariusze, te scenografie, to wymyślili chłopaki, to Sławek i Kuba mieli taką wizję, że chcieli zrobić coś, czego jeszcze nie było. No i tak właśnie będzie. Rewelacja, po prostu naprawdę. Ich Instagramy, ich LinkedIny, to wszystko będzie się spinało w piękny kawał sztuki. Ja musiałem się przebrać, bo teraz ja będę nagrywał szefa Janusoftu. Nie Janusz Softu, bo to jest od nie Janusza, a od Anusa. Podobno, ale się ucieszył, Boże. Więc tak, to może być zabawne nadal. I moja rola będzie trwała troszkę, ale tak, troszkę. Przedem, robimy jako tako. Jeszcze raz. Janusoft ma stronę na LinkedInie i tam co jest? Proszę spojrzeć przez Y, Janusoft. Robimy jako tako.
trzeba. A czemu zbyt mało jest? Trzeba zrobić tak. Musisz wysypać tam z tego drugiego. Tak? Z tego. I dobra, tak. Aha. I tak, tak? Czy to przed lustrem trzeba? No tak, musisz omiotać, słyszałem. A omiotuje ten buzię cały. Czoło pod tak. Kurde. To zaraz będzie lepiej. Już wystarczy. Pięknie. Słucham? Tak, bez dokładnie. Rozkminiając, ja będę robił. Jakbym, kurde, to ode mnie w ogóle nie zależało. A tu będę się wychylał z drzwi i będę mówił teksty, które tam się pojawiają, a tu mnie będzie widać. I będę będę krzyczał na programistów chyba, tak? Czy co ja będę robił? Motywował będę, to ja w tym jestem zajebiście dobry. Tak, żeby dowozili szybciej. Szybciej, lepiej i taniej. Tak, lubią to na szczęście. A tak w ogóle, to jeśli nie da się stworzyć harmonogramu, należy zignorować finansowy wpływ. A jeszcze, czekajcie, czasem nie optymalizują projektów pod względem kosztów, bo... A i fury leasingu, tak samo. Hop, hop, hop. Kosmos, uwaga, szanowni państwo. 13, ile? No, pokaż się, 13.24, czemu to nie widać? 13.24, opłacone zamówienia 501 tysięcy. Mamy pół bani, zajebiście i idę nagrywać teraz w innej scenerii niż poprzednio. Teraz będę szefem na kolu, szefem na kamerce. O, tak o. O, tak o. O, tak o. Tam. Co? O, tak o będzie wyglądało. Biorę. W ogóle jak ślicznie. Boże, Janusz Soft, jak się patrzy. Janusz Soft Max. Dla mnie się to podoba. Dla mnie się to podoba. Dla mnie. Dla mnie się to podoba. Mam to. Dla mnie się to bardzo podoba. Mamy to. Sławek, powiedziałeś teraz po naszych nagrywkach zdanie bardzo ważne. Powtórz proszę do kamery oficjalnie. Nikt tego nie przebije przez lata. To jest pozamiatane. Grazie. I zamówienia to potwierdzają nawet już na zapas. Bardzo dobrze. Ale no jest naprawdę bardzo fajnie. Tutaj już ustawione jest całkiem nowa, druga, kolejna właściwie scenografia, bardziej taka elegancka, mniej taka przaśna, taka całkiem tutaj futurystyczna i nowoczesna. O. Tutaj właśnie będzie pracował zespół Domain Drivers, tacy specjaliści, docelowi, eleganccy, mądrzy, bardzo. Tomek zrobił swoje kawał zajebistej roboty. Po prostu to będzie sztos. Dzięki bardzo. Dzięki. I Tomek sobie już jedzie do domu, a my jeszcze nagrywamy. A wy nagrywajcie. Sprzedajcie. Tak. Sprzedawajcie. Powodzenia. Powodzenia. Ale zmęczenie już dopada. Ciebie też? Trochę tak, no. Już wysiadam lekko. No, a dopiero 16. Czy tam 14. A tu teraz nagraliśmy czołówkę intro mojej postaci w Domain Drivers. Szef. Janu Softu. Ja nagrałem swoje wszystkie kwestie. Teraz ja jadę do hotelu odpisywać na maile, animować dalej sprzedaż, social media i tak dalej, żeby cisnąć i cisnąć i cisnąć, no bo to po to tutaj właśnie jestem. Wyżyłem się aktorsko. No to wszystko jest tak zajebiście pomyślane, tak super zrealizowane, że to będzie mega po prostu ubrasz tos. Teraz jest 17, więc mamy 3 godziny do live'a. I ja się czuję jak była 23, ledwo stoję na nogach, no ale jeszcze trochę trzeba wytrzymać. Ale i w całym tym zamieszaniu znalazłem chwilę, żeby wejść na YouTube'a zobaczyć, jak odebraliście wczorajszy odcinek po tak długiej przerwie. Podpisywać na komentarze i w ogóle. I bardzo dziękuję, jest mi strasznie miło, że tam ponad 1000 osób go obejrzało, że jest kilkadziesiąt komentarzy. Git. No ale też mam nadzieję, że są interesujące te rzeczy. Interesującymi, że rzeczy są te, którymi dzielę się tu z wami. O. Jedziemy do hotelu. Ktoś tam napisał, że nie było wrum. Faktycznie, bo no Wrangler nie robi wrum. No ale można powiedzieć wrum. Ale to on tak nie robi. To Dodge tak robi i to Jotka troszkę bardziej robiła. Jestem taki nieżywy, że ja nie mogę być taki nieżywy na live'a o 20. Więc wszystko inne musi poczekać. Naprawdę. O, jak tu ładnie coś dla mnie posłał łóżeczko. O tak. Pamiętajcie, że poprzednio, jak się widzieliśmy, to byłem przed 40, a teraz już nie jestem i to jest... Dobra.
No chwila drzemki była zdecydowanie bardzo potrzebna. Teraz nawet nie sprawdzam wyniku, bo to już teraz na tym etapie nie ma znaczenia. Teraz po prostu trzeba robić dalej swoje, więc siadam do roboty i teraz z pół godzinki przygotowań do live'a. Muszę przygotować pytania, które będą się tam pojawiały. Ach, na YouTube. Podjęliśmy z chłopakami steki i rybki na kolację w hotelu i wracamy do studia, gdzie już powinien być gotowy setup na naszego live'a, który już za niecałe 50 minut. Stresik troszkę, zmęczenie troszkę, ale już adrenalinka się pojawia, już będzie dobrze. Jest bardzo, bardzo niedobrze, bo mamy do live'a 27 minut. Chłopaków zostawiłem w studio i się okazało, że zapomniałem komputera z hotelu i muszę wracać i jechać z powrotem. I to będzie tak bardzo, bardzo, bardzo na styk. A jeszcze podpięcie mikrofonów. Oj. Jak tak można? Jak to możliwe? Jak to się mogło stać? Wszystko się udało, jeszcze jesteśmy 5 minut przed czasem, więc co będziemy robić? Będziemy się nudzić strasznie przez ten czas. Ale to jest sprzęt, jest ekipa techniczna, jest dużo rzeczy. Jest kamer jak las krzyży. I będziemy zaraz zaczynać. Patrzcie, jaki piękny kadr, jakie dżentelmeny. I kupujcie dużo bardzo, bo nam zależy na tym, co nie? Jak... Nie inaczej. Tak. I trzymajcie kciuki, bo to będzie stresujące. Było, już nie będzie. Ej, to jesteśmy po live'ie. Tutaj w ogóle jest bardzo dużo rzeczy wszystkich, jakichś tych różnych rzeczy profesjonalnych. Chłopaki, jak wrażenia? Umęczone jest zestwo? Tak, miłe zmęczenie. No, pogadałbym jeszcze. No, osób ponad 2 godziny, wyszło zajebiście, sprzedaż poszła też bardzo fajnie. Ile mówiłem tam, że mamy? 430. 430 osób, czyli jest tam 850 tysięcy, a jeszcze doba trwa. No po prostu ten, nice. Dziękujemy bardzo, live był świetny, do prawie końca mieliśmy 400 osób, chociaż tam już Sławek zaczął opowiadać o rzeczach niezwiązanych z IT nawet. Powiedz też. Proszę, o kupie kreta. Odwrotnie, o kupie na głowie kreta, który wychodzi z pod ziemi, ale to w kontekście Grega Younga, to akurat... To tylko Greg mógł taką prezentację. To było ciekawa anegdotka. Dobra, jedziemy do hotelu, wracamy, bo już późno. No jest północ, pożegnaliśmy się z chłopakami, ja jutro wracam do Białegostoku, oni jeszcze zostają tutaj w studiu ponagrywać piątek i sobota. No kurde, bardzo intensywny, ale bardzo fajny dzień, owocny, system rozjebany, jak to się mawia czasami. Znaczy nie wiem, czy się mawia, ale tak tutaj pasuje doskonale. No i powtórka z rozrywki, tak jak wczoraj. Ja już zapomniałem, jak to jest, że już ledwo stoję, język mi się ze zmęczenia plącze, jest pierwsza chyba godzina. No 00:42, a tak jak wczoraj, siadam teraz i będę jeszcze montował niniejszego vloga. Z tą różnicą, że dziś po jednym dniu przed sprzedaży Domain Drivers mamy na koncie 899 tysięcy złotych więcej niż wczoraj. Co jest kosmicznym wynikiem. Nie wiem, czy ktoś kiedyś tak miał, żeby w pierwszy dzień przed sprzedaży coś takiego się wydarzyło. Cieszę się, że to możemy razem to przeżywać, że to jest udokumentowane, bo to jest coś niesamowitego. I to był bardzo intensywny czas, bardzo emocjonujący czas. Te wszystkie te nagrywki w studiu, te wszystkie przygody, które mieliśmy, no to jest naprawdę super. I współpracowanie z takimi ludźmi jak Sławek, jak Kuba, jak Tomek, którego też tutaj widzieliście, to jest czysta przyjemność i to jest po prostu... zaszczyt i cieszę się, że mogę tego dostąpić. Fajnie to wrócić, chociaż też nie zakładam, że będę jakoś robił to bardzo regularnie, ale fajnie. Dzięki, na razie i cześć.